Pytanie, czy na materiałach promocyjnych gminy mogą być lokowane reklamy, produkty i usługi firm? No, nasza gmina wyprojektowała taki film Manifestacja ekologiczna dzieci z naszych szkół i film zamieszczony jest na stronie gminy i w tle jest ciężarówka Hetmana. To znaczy ja powiem tak, gmina może w pewnym zakresie tak prowadzić działalność gospodarczą. Pytanie oczywiście w jakim zakresie jest to prowadzone i czy tak to umieszczenie materiałów, no bo gdzie dozwolona współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym, które muszą uznać szerszy obraz tego, no bo nawet nie wiem jak to wygląda. Tu jest pani, nie ma pani, wyszła pani z działu promocji, bo to chyba dział promocji się tym zajmuje. Pan na ten temat? Ja powiem tylko tyle, że jeżeli jest piknik, jeden, drugi, trzeci, jeżeli jest manifestacja, kwestia ekologiczna i w tle się pokaże na przykład, że idziemy koło banku spółdzielczego, jest nazwany bank spółdzielczy, albo jest ciężarówka, albo coś, samochód przyjść, no to oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby te wszystkie elementy zostały zasłaniane po to, żeby, nie, żeby pokazać, że był w próżni ten piknik ekologiczny. Nie wiem, nawet nie widziałem tego filmu, nie wiem o co tam chodzi. Chodzi mi tylko o to, że spotkania publiczne, tak tutaj jesteśmy, każdy może filmować, tak, i zgromadzenia i każdy może to zgromadzenia umieszczać, jeżeli są to zgromadzenia publiczne. Natomiast jeżeli byłby to filmik, który mówi o tym, że promujemy taką i taką firmę, ponieważ no właśnie ta firma nam się podoba, no to wtedy byłbym przeciwny. Ale jeżeli jest akcja, w której akcji bierze udział ileś osób, ileś firm i dzieci i one wyprodukowały ten filmik, czy nawet jakbyśmy my wyprodukowali, ale w kontekście tego pikniku ekologicznego, a nie w kontekście promocji jakiejś firmy, to wydaje mi się, że to jest dopuszczalne, no bo jak, w jaki sposób byśmy musieli zakrywać, nie wiem, nazwy. No przy takich na przykład dożynkach, tak? Są dożynki, jest wiele firm, które są wystawiane, ale nie współpracują z gminą w sensie jakimś tam biznesowym, tylko po prostu są na tym placu, są na tym boisku bocznym. No i czasami, jeżeli jest relacja z mszy, albo jest relacja, no pewnie się tam gdzieś załapują w tle. No ja tego nie mogę wykluczyć i nie wiem, czy to jest, no w jaki sposób można byłoby temu zapobiec. No to tutaj ta moja odpowiedź na zdrowy rozsądek. Ta śmieciarka stała centralnie na placu zarządki, jak dobrze kojarzę, to nie jest baza tam postojowa. Czy był w trakcie manifestacji ekologicznej, nie wiem, przeprowadzona jakaś zbiórka, nie wiem, nieczystości, gdzie musiała być? Nie wiem, ja nie brałem w tym udziału, nie mogłem w tym brać udziału, nie wiem jak było. Ale wiem, że na innych piknikach, z których też robiliśmy relacje i nie były to pikniki nasze w sensie Urzędu Gminy, ale stowarzyszeń czy różnych innych i te stałe śmieciarki i hetman wystawiał pojemniki i zdjęcia były z tego i jakoś tak wszyscy wtedy